serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sińcach, workach, podaczami i jak się ich pozbyć. Oczywiście, jeżeli bierzesz udział w wyzwaniu Młoda Ja, jeżeli nie wiesz, co to za wyzwanie, koniecznie zapoznaj się z linkami poniżej. Oczywiście będą tutaj bardzo pomocne ćwiczenia. Temat worków podaczami to jest bardzo rozległy temat, niemniej jednak zanim zaczniemy, chciałam Ci przypomnieć, że to nagranie, zresztą jak każde inne, nie jest poradą medyczną, jak również przed wykonaniem ćwiczeń. Jeżeli masz problemy ze zdrowiem bądź wątpliwości co do jego stanu, powinnaś skonsultować się z lekarzem. Przechodząc do tematu, i tutaj Wam powiem, że sama przez długi czas miałam problem z workami podaczami i słuchajcie, pokażę Wam takie zdjęcia, gdzie ja na tych zdjęciach, to była sesja zdjęciowa w 2018 roku, i mimo tego, że tam był taki, wiecie, ciężki makijaż, że to powinno już wszystko być zasłonięte, na tych zdjęciach są filtry, tych worków pod oczami no, nie dało się w żaden sposób ukryć. Mi pomógł taping twarzy. Taping twarzy jest to oczywiście metoda, którą znacie z mojej strony www.zawszemłoda.com i ja tutaj prezentuję doskonałą metodę, a właściwie metody, bo również metodę limfatyczną na pozbycie się worków pod oczami na kursie Twarz bez maszek w każdym wieku, który oczywiście znajdziesz na www.zawszemłoda.com i generalnie kurs pomaga w tym, żeby popracować nad swoim owalem twarzy, nad wygładzeniem zmarszczek oraz działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, ale również tam jest jedna z aplikacji, z której korzystam tak naprawdę bardzo często, bo kilka razy w tygodniu, która naprawdę pomaga przy workach, ale jak sama wiesz, są na to też inne rozwiązania i o nich będę dzisiaj mówić. Przede wszystkim musimy powiedzieć sobie o tym, że worki pod oczami to nie jest zawsze problem tylko i wyłącznie związany z wiekiem, ze starzeniem się, ale również mogą być inne przyczyny tych worków pod oczami, mianowicie choroby nerek, serca, problemy z tarczycą bądź też nadciśnienie tętnicze. Jednakże najczęściej jest to problem na podłożu takim czysto estetycznym. No i tutaj, żeby go dogłębnie zrozumieć, musimy troszkę się skupić na anatomii. Efekty estetyczne wokół oczu często składają się czynniki anatomiczne, na przykład więzadła w obrębie twarzy, mocno napięte więzadło jarzmowe, struktura kości, okolicy ocza dołu, czy tkanka tłuszczowa, podskórna i ocza dołowa, czy grubość powieki dolnej, czy na przykład wydatność mięśnia okrężnego oka. Opuchlizna dolnych powiek to jednak zazwyczaj wynik zastojów limfy w tkankach podskórnych. Skłonność do tej przypadłości można odziedziczyć po rodzicach, czy często pojawia się też z wiekiem, gdy spada najzwyczajniej w świecie napięcie mięśnia okrężnego oka, przez co słabną również tkanki wokół niego. Na pewno zgodzisz się ze mną, że worki pod oczami najczęściej występują oczywiście u osób, które no zarywają noce, przepracowywują się, są bardzo zestresowane. Oczywiście jeżeli ktoś nadużywa na przykład papierosów czy alkoholu, bądź też oczywiście przy złej diecie. Opuchliznę wokół oczu można zmniejszyć używając znanego Wam zapewne sposobu, kremy czy żele pod oczy, które pobudzają krążenie krwi i limfy. I to jest bardzo ważne, ponieważ w takich kremach powinny znaleźć się składniki, które to krążenie będą pobudzać. No właśnie, na przykład kofeina, witamina C, wyciąg z bławatka, pietruszki czy arniki. No i oczywiście wiele innych. Mówić o zimnych okładach, kompresach i tak dalej, i tak dalej. Takie rozwiązania na pewno już są Ci bardzo dobrze znane, jednakże dobrze wiesz również, że to są rozwiązania na bardzo krótką metę zazwyczaj. Dlatego też ja Ci proponuję rozwiązania w moim kursie typingu twarzy bez zmarszczek w każdym wieku, ale oprócz tego, ponieważ o tych rozwiązaniach Ci powiedziałam na samym początku, oczywiście ćwiczenia. I słuchaj, mam dla Ciebie dzisiaj kilka ćwiczeń. Będą się między innymi one też skupiały tutaj na wzmocnieniu mięśnia okrężnego oka. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby te ćwiczenia wykonywać poprawnie technicznie. I pamiętaj tutaj, jeżeli pracujemy okiem, zaraz się oczywiście rozgrzejemy, ale bardzo ważne jest to, że ten ruch jest minimalny. To nie ma być ruch nie wiadomo jaki tutaj, tylko ten ruch, bo będziemy pracować tutaj dolną powieką, będzie minimalny. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli będziesz tutaj próbowała nie wiadomo jaki ruch wykonać, może to by się nawet wydawać, że ten ruch nie ma znaczenia, ale uwierz mi, że ma. Ważne jest też to, żebyś tutaj gdzieś tam tych oczu za dużo nie mrużyło, nie pracowała tutaj czołem, bo nie chodzi nam o to, żeby pojawiły się dodatkowe zmarszczki, czy tutaj gdzieś, żeby coś nam się stało. Pamiętaj, że ta skóra pod oczami jest bardzo delikatna, dlatego
pokażę Ci te ćwiczenia już lada moment i tutaj chciałam Cię już przed tym ostrzec, oczywiście postawa prosta. Być może przyda nam się korek, ale jest to taka opcja, wersja opcjonalna, bo będę pokazywać dwie wersje z korkiem lub bez. I oczywiście posłuchaj, Tobie może się wydawać, że no ile roboty, tutaj jakieś ćwiczenia i tak dalej, ale pomyśl sobie, to jest tak naprawdę już cały w ogóle kompleks ćwiczeń, my dzisiaj będziemy robić tylko tutaj na okolice oczu, ale ja mówię o całej twarzy, gdzie oczywiście dojdziemy do tego w kolejnych nagraniach. To jest jakieś 15 minut, a pomyśl sobie, ile czasu dziennie spędzasz na Instagramie. No właśnie, więc na pewno warto. No i przypominam Ci, jeżeli jeszcze nie bierzesz udziału w naszym wyzwaniu Młoda Ja, to jak najbardziej możesz nadal w nim wziąć udział. Tak naprawdę zgłoszenia przyjmujemy do 2 grudnia, także czasu, a czasu nie masz nic do stracenia, możesz tylko zyskać. Także przechodzimy już do ćwiczeń.